Dobiega końca referendum strajkowe w katowickim MPGK. Związkowcy zorganizowali je, bo jak twierdzą, nie osiągnęli porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek. Chcieliby pokojowo rozwiązać spór, jednak nie wykluczają żadnej z opcji, zapowiadając strajk. Fatima Orlińska. Referendum strajkowe w katowickim MPGK trwa od zeszłego tygodnia i jeszcze przed weekendem osiągnięto kworum. Na dziś frekwencja wynosi blisko 70%, jednak na ostateczny wynik trzeba poczekać do środy. Referendum jest odpowiedzią na brak porozumienia ze zarządem. Pracownicy MPGK już wiele miesięcy temu zapowiadali, że ich działania mogą eskalować, mówiąc o nieodbieraniu odpadów z terenu miasta, a za pasem zima. Jeżeli chodzi o pracowników MPGK, to oni obsługują też i właśnie te ulice i to też odśnieżanie, więc to też może być wzięte pod uwagę. Ja dodam jeszcze do tego naszego wyniku referendum, chciałbym powiedzieć, że zaistniało coś bardzo niepokojącego, bo widzimy, że zarząd, donosy takie mamy, zresztą też odczuliśmy to na własnych plecach, zarząd zastraszał administrację, co było widać też i w wyniku głosowania przez administrację. Według związkowców pracownicy administracji mieli otrzymać zakaz udziału w referendum. Przypomnijmy, kryzysowa sytuacja w MPGK rozpoczęła się po tym, jak związkowcy zażądali 1400 zł netto podwyżki dla każdego pracownika. Zarząd zgadzał się tylko na 500 zł brutto. I nawet po tym, jak z początkiem września wzrosła stawka za wywóz śmieci, podwyżek nie zaplanowano. Dziś miasto nie chciało komentować sprawy do momentu ogłoszenia wyników referendum.